Magazyn waszym zdaniem Łukasz Chybiński zaprasza. Ma dziś u nas sześciu wspaniałych. Walczy o prezydencki fotel. Waszym zdaniem sylwetki kandydatów. Co jeszcze? Pomysł na kampanię, czyli przyrzeczenia i obietnica. Na koniec Zielona Góra nie tylko z nazwy, czyli 100 milionów złotych na rewitalizację parków. Waszym zdaniem zaczynamy od prezentacji sylwetek kandydatów, którzy stanęli do wyścigu o fotel prezydenta. Ostatecznie sześć komitetów zdecydowało się wystawić swoich kandydatów. Oto oni. Zaczynamy od Janusza Kubickiego. Urzędujący prezydent jest faworytem wyborów na wiosnę. Kubicki funkcję prezydenta pełni w Zielonej Górze od 8 lat. Stoją za nim konkretne dokonania, w tym to historyczne. Połączenie miasta z gminą. Kubickiego w wyborach poparła Platforma Obywatelska. Widząc tam lepsze warunki rozwoju... Groźnym kontrkandydatem jest Jacek Budziński, który podobnie jak Kubicki startuje z własnego komitetu. Budziński to doświadczony radny, historyk, szanowany nauczyciel w trzecim liceum. Budziński w roli kandydata na prezydenta pogodził skłóconych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że postać, którą też Państwo odnajdujecie. Jolanta Danielak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wicemarszałek Senatu, radna, doświadczony polityk i samorządowiec. SLD kandydaturę Danielak ogłosiło już w ubiegłym roku. Nie mam zamiaru w żaden sposób zaprzeczać, że wszyscy chyba mamy poglądy konserwatywne w sprawach obyczajowych. Krzysztof Bosak, kandydat Komitetu Wyborczego Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego w wyborach parlamentarnych w 2005 roku uzyskał mandat poselski, kandydując z 10. miejsca listy Ligi Polskich Rodzin. Bosak to młody człowiek, który zapowiada poważne czystki w najbliższym otoczeniu obecnego prezydenta. Ja mam doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem. Kandydat PSL na prezydenta to Rafał Nieżurbina, rolnik z gminy, którego bliżej poznaliśmy jako przeciwnika procesu połączenia miasta i 17 sołectw. Nie rzucam słów na wiatr. Dziś Nieżurbina tłumaczy, że walczył o interesy mieszkańców. Wiemy, jak bardzo ważne. Rzutem na taśmę Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Karolinę Michalczak. To kandydatka Lepszej Zielonej Góry. Karolina Michalczak to miłośniczka biegania, prowadzi blog Rozbiegana Mama. Tak prezentuje się szóstka kandydatów, którzy walczą o fotel prezydenta miasta. Teraz dla przypomnienia sylwetki kandydatów do Rady Miasta. Tak prezentują się jedynki w poszczególnych okręgach. Okręg numer 1, czyli osiedla Zacisze, Malarzy, Leśne, Cegielnia i Łużyckie, to z ramienia Prawej i Solidarnej Piotr Barczak. Sojusz Lewicy Demokratycznej to Tomasz Nesterowicz, Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, Beata Pachnik-Łodzińska, Nowa Prawica i Ruch Narodowy. Andrzej Bocheński to kandydat Komitetu Janusza Kubickiego, Ewa Kostrzewska to jedynka PSL. Okręg numer 2, czyli osiedla Słoneczne, Piastowskie i Kilińskiego, to Bożena Ronowicz, Prawa i Solidarna, Jolanta Danielak, kandydatka SLD na prezydenta miasta, pełniący funkcję Rady Miasta Adam Urbaniak, to Platforma Obywatelska, Piotr Kucza, kandydat Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego, Janusz Kubicki, obecny prezydent miasta i Elżbieta Polak, PSL. Okręg numer 3, czyli część Jędrzychowa i dzielnica Nowe Miasto, to z Prawej i Solidarnej Wanda Litecka, Cezary Wysocki to kandydat SLD, Mariusz Rosik, Platforma Obywatelska, Adam Wyszyński, Nowa Prawica, Mariusz Zalewski, były wójt, do wyborów idzie z listy Janusza Kubickiego i Antonina Ambrożewicz-Sawczuk, PSL. Okręg numer 4, osiedla Raculka Śląskie, Pomorskie, Chynów i Zastalowskie, to Jacek Budziński, kandydat na prezydenta Prawej i Solidarnej, Edward Markiewicz, SLD, Krzysztof Machalica, Platforma Obywatelska, Eneasz Gawora, Nowa Prawica, Wioleta Haręźlak, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki, Rafał Nieżurbida, kandydat PSL na prezydenta Zielonej Góry. Okręg numer 5, czyli osiedla Słowackiego, Morelowe, Tysiąclecia i Śródmieście, Eleonora Szymkowiak, Prawa i Solidarna, Radosław Brodzik, SLD, Mirosław Bukiewicz, Platforma Obywatelska, Krzysztof Bosak, kandydat Nowej Prawicy na prezydenta, Andrzej Brachmański, to Komitet Janusza Kubickiego i Aleksandra Mrozek, nie z Platformy, a z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A teraz o wyborczych obietnicach i przyrzeczeniach, a takie jak zwykle się pojawiają, w waszym zdaniem, obietnice młodych Prawa i Sprawiedliwości i przyrzeczenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Punkt 9. Zamierzamy wnikliwie obserwować wydatki miejskie. Należy uruchomić strefę aktywności i park przemysłowo-technologiczny w Starym Kisielinie, przy czym to już jest nasze miasto, Zielona Góra. Trzeba przede wszystkim powołać specjalną komórkę do pozyskiwania nowych inwestorów, rozwinąć program De Minimis, czyli ulgi dla przedsiębiorców, o którym zresztą mówiliśmy już wcześniej na konferencjach prasowych. Myślę, że pan prezydent powinien do tego podejść w sposób skuteczny. Oczywiście najważniejszą rzeczą byłoby, gdyby zmienił się prezydent w Zielonej Górze, gdyby to był na przykład Jacek Budziński, bo wtedy rzeczywiście weźmiemy za to pełną odpowiedzialność i myślę, że te miejsca pracy w Zielonej Górze powstaną w sposób większy i będzie można wtedy rzeczywiście się z tego rozliczyć.
Kampania bez programu wyborczego? Nie da się. Kandydaci stopniowo odsłaniają karty. Prawa i Solidarna stawia na inwestycje i urozmaicenie oświaty. Sojusz Lewicy Demokratycznej na budownictwo mieszkaniowe. Wspomniany już dziś PSL na dialog z mieszkańcami. A obecny prezydent miasta Janusz Kubicki chce kontynuować swoją wizję rozwoju Zielonej Góry. Po 4 latach kolejnej kadencji prezydenta Kubickiego łatwo można go rozliczyć z jego sztandarowego hasła, czyli stworzenia 4000 miejsc pracy. Państwo możecie sami ocenić, jak bardzo skuteczny był w tej materii, chociażby porównując do prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza tą skuteczność. Chciałbym, żeby ta władza i to miasto było przyjazne mieszkańcom, żeby odzwierciedlało myśli, oczekiwania i realizowało i potrzeby. Prezydentura przede wszystkim prospołeczna, proinwestycyjna i tym będzie się charakteryzować przede wszystkim ta prezydentura, z racji tego, że tego dotychczas w prezydenturze poprzednika brakowało. Chcemy po prostu przewietrzyć tą miejską politykę. Zapleczem Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy są głównie ludzie młodzi, tacy, którzy nie widzą dla siebie miejsca ani w SLD, ani w Platformie Obywatelskiej, ani pod skrzydłami prezydenta Kubickiego i będziemy się starali zwracać na to uwagę w kampanii. Nikt z nas nie wymyśli nic nowego, wszyscy będziemy mówili to samo i tak naprawdę wszyscy będziemy o to walczyć. Ja cały czas powtarzałem już od kilku lat też, bo to nie jest tak, że to jest nowy jakiś postulat. Jeżeli macie jakiś pomysł, coś, czego nie zrobiłem do tej pory jako prezydent miasta, to powiedzcie, ja jestem gotów oczywiście z wami współpracując również to zrobić. Ratujmy zielonogórską starówkę. Kandydaci do Rady Miasta skrzyknęli się i ponad podziałami zwołali konferencję na starówce tuż obok popularnego Złotego Domu, który świeci pustkami. Radosław Brodzik z SLD i Aleksandra Mrozek z PSL chcą ożywić starówkę. Pytanie, w jaki sposób? Śródmieście to przecież miejsca pracy, to tworzenie kreatywnego przemysłu. To tak naprawdę to nowe otwarcie dużego, większego miasta Zielonej Góry, które ma duże, większe wyzwania, żeby właśnie przyciągać do nas coraz więcej turystów, oferować tutaj nie tylko, tak jak się już przyjęło mówić, koncerty wieczorem czy pobyt w restauracjach, ale też w ciągu dnia dostęp do różnego rodzaju usług, więcej sklepów, skomasowaną ofertę dla turystów. To wszystko buduje tożsamość miasta w oparciu przede wszystkim o Śródmieście. Jeżeli nie ożywimy starówki, nie wejdzie żaden inwestor. Trzeba po pierwsze uzmysłowić mieszkańcom, że mieszkanie na starówce to jest też pewien, przyjmują pewne obowiązki, nie mają tylko praw. Poza tym, tak jak sprawdzaliśmy, tak naprawdę to protestuje 5-6 osób na całej starówce. Nie więcej, bo to sprawdzaliśmy na policji, sprawdzaliśmy w różnych miejscach. Jest to pewna grupa, która chce przy otwartych oknach latem mieć ciszę i spokój. I na koniec też o ożywianiu, ale tym razem terenów zielonych. Prezydent Janusz Kubicki dziś zadeklarował, że miasto przeznaczy 100 milionów złotych na rewitalizację parków. Jeżeli uzyskamy potwierdzenie z ministerstwa akceptacji tego projektu, wówczas na pewno pierwsze dwa etapy to będzie park w Zatoniu i park Tysiąclecia, ponieważ one są przygotowane już kompleksowo. Jest szansa dostać środki z Unii Europejskiej na odbudowę, na renowację terenów zielonych. Prawie 3000 hektarów zinwentaryzowaliśmy w granicach miasta. Czy chcemy, żeby właśnie powstały i ławeczki, i lampy, i ścieżki rowerowe, i ścieżki do Nordic Walkingu, i siłownie na wolnym powietrzu, i Tatrzańska, żeby odżyła, żeby tam pojawił się igielit, więc i lasek w Krępie, gdzie niedługo będzie przystań, żeby tam do tej przystani można było w sposób cywilizowany dojechać i z niej korzystać, więc naprawdę wspaniała sprawa dla dużych miast, bo to jest projekt unijny w ramach osi centralnej w Warszawie, dla miast powyżej 100 tysięcy. My szacujemy wartość tego projektu na 100 milionów. Wierzę w to, że się uda, więc nie tylko Gęślik, ale wiele, wiele innych terenów przywrócimy im wartość rekreacyjną. W magazynie Waszym Zdaniem w tym tygodniu to wszystko. Pięknie dziękuję za uwagę. Widzimy się w przyszły poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia. We'll